pan minister nie uważa, że ta poprawka jest co najmniej tak samo antypaństwowa, jak tamta. I no, ja się dziwię, czy można by za nią głosować, jeśli ma się na względzie i troszczy się o bezpieczeństwo obywateli, o policję, o straż graniczną, o straż więzienną, którą to jest ta przyjęcie tej poprawki od strony finansowej by likwidowało. Dziękuję. Rzeczywiście strażnicy miejscy gminni byliby pracownikami, których dotyczy kodeks pracy, a nabywaliby uprawnienia emerytalne, tak jak funkcjonariusze innych służb, którzy już w ślubowaniu ryzykują wykonywać czynności, narażając życie i zdrowie. Mm-hmm.
straże miejskie gminne są jednostkami powoływanymi fakultatywnie przez samorządy, a więc w jednym powiecie, w jednej gminie mogą być, w innej nie muszą. Natomiast służby państwowe działają na terenie całego państwa zgodnie ze swoją pragmatyką, narażając życie i zdrowie. Thank you.